Byłaś grzeczna w tym roku? No pewnie, że byłam. Nawet bank może to potwierdzić. Jeśli chcą mi dać kredyt, no to znaczy, że chyba się dobrze spisałam finansowo. No i tu się grubo mylisz. Chyba dostaniesz ode mnie ruskę. No ale dlaczego? Jak to? Taki kredyt świąteczny to jest bardzo drogi sposób finansowania świątecznego budżetu. No ale zaraz. Przecież banki mówią, że to są bardzo atrakcyjne oferty. Ja już nic nie rozumiem. Atrakcyjne, atrakcyjne. Przede wszystkim to są drogie. Jak pożyczysz od banku kilka tysięcy złotych na rok, to mu oddasz kilkaset złotych więcej, a może i nawet ponad 1000 złotych. A ty wyglądasz, jakby ci było zimno. Może chodźmy do mnie, ja ci tam wszystko dokładnie wyjaśnię. No dobra, dobra. No dobra, no to powiedz mi, co takiego trzeba zapłacić przy tym kredycie świątecznym? A to jest tak w zasadzie jak z każdym kredytem gotówkowym. No jest kilka rodzajów kosztów. Na pewno pierwszy to jest oprocentowanie. To jest, wiesz, taki parametr, na podstawie którego bank ci naliczy odsetki. To może być kilka procent. Proszę. Ale to najczęściej jest chwyt reklamowy. I tak naprawdę to zapłacisz kilkanaście procent, a może i nawet ponad 20. No dobra, a co poza tymi procentami? No jeszcze jest prowizja. Tutaj jest tak, że banki często tym wszystkim żonglują, tymi parametrami. Jak jest wysoka prowizja, to jest niskie oprocentowanie i odwrotnie. Jak bank mówi, że jest kredyt bez prowizji, to daje sobie brodę uciąć, że oprocentowanie będzie wysokie. Zdrowie. Powoli zaczynam mieć już tego dosyć. Jest coś jeszcze? No i jeszcze jest ubezpieczenie. To też może być kilka procent kwoty kredytu. Najczęściej te ubezpieczenia to może nie są obowiązkowe, ale ci bankowcy to naprawdę je bardzo chętnie oferują i trzeba być naprawdę asertywnym i umieć powiedzieć nie, żeby takiego ubezpieczenia nie dostać. No dobra, a jest jakaś alternatywa? Można wybrać coś innego poza tymi kredytami świątecznymi? No można na przykład wziąć kredyt w rachunku, to wyjdzie taniej, albo kartę kredytową pod warunkiem, że się całość zadłużenia spłaci po świętach, ale tak naprawdę to wszystko to są jakieś takie drogie i kiepskie pomysły na finansowanie świąt. No to co radzisz, Mikołaj? Wiesz co, to przede wszystkim to trzeba pomyśleć wcześniej i samemu odkładać pieniądze. To na pewno wyjdzie taniej. Zobacz! Jeśli potrzebujemy 5000 zł i weźmiemy kredyt na 18% z prowizją 5%, to miesięczna rata wyjdzie ponad 481 zł i w sumie oddamy bankowi prawie 800 zł więcej niż pożyczyliśmy. Jeśli jednak przez ten rok będziemy odkładać na koncie z oprocentowaniem 4% po niecałe 410 zł, to uzbieramy te 5000 zł. No i widzisz, lepiej więc samemu oszczędzać. Wtedy to bank tobie płaci odsetki. Oj, ty to Mikołaju, skoro jesteś taki rozsądny, to pewnie masz bardzo duże oszczędności. No, oczywiście. A ty, jeśli masz jeszcze jakieś pytania, to napisz do nas, bo kto pyta, nie płaci o następny odcinek, no, oglądaj już za tydzień. Mogę chociaż zdjąć tę czapkę? Nie, ja ją uwielbiam.